Cześć, ja nazywam się Harry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. No i znajdujemy się teraz w Hogsmeade. Dawno tutaj w sumie nie byliśmy. Jeśli chodzi o pewne ulepszenia, które zrobiłem pomiędzy poprzednim odcinkiem a aktualnym, no to coś tam posprzedawałem, bo już ekwipunek miałem sporo w nim miałem rzeczy, dosyć był zapełniony. Oprócz tego standardowo widzę to w pokoju życzeń. No i kupiłem jeszcze jakieś tutaj schematy w księgach i zwojach. Został bodajże już tylko jeden ostatni schemat do kupienia za jakieś 3000, chyba na jakieś 100 eliksirów czy coś takiego, ale w każdym razie on na razie nie jest nam za bardzo potrzebny, więc go nie kupuję, chociaż rzeczywiście mógłbym, no bo mam jakieś 10 tysięcy. Jeśli chodzi o to, czym się teraz zajmiemy, no to z uwagi na to, że już jesteśmy w Hogsmeade, no to zauważyłem, że mamy tutaj dwie misje w gruncie rzeczy do zrobienia. Jedna to ta krótka smocza odprawa, porozmawiaj z Poppy, czyli po uratowaniu smoczycy z rąk bandy kłusowników, Poppy chce ustalić nasze dalsze działania. Tak, ostatnio trochę mieliśmy do czynienia i to właśnie ze smokami, chociaż ten smokiem to dosyć dawno, ale ostatnio przede wszystkim z tymi trollami i z potęgą kapusty. Ale tutaj chyba jest tylko rozmowa. O. Nie ma sprawy. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poachers? Ja w ogóle opowiadałem o tym ataku? Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Tak, bo mamy niby to jajo. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Na razie wolę nie mówić. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Okej, okay, krótka rozmowa z Poppy. No właśnie, jeszcze nie wiemy, gdzie ona się w rzeczywistości znajduje, więc ta misja na razie zawiśnie na kołku i tym się zajmować nie będziemy. Ale tutaj ewidentnie jest misja, którą zająć się możemy, o ile ona jest na prawidłowy dla nas poziom, bo tego jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić. Jest tutaj skrzatka domowa, stoi przed lokalem wyglądającym na opuszczony sklep. Próbuję zwrócić uwagę. Grosik. Hello there. Kupiłem. I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. O. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Co? Nie, no brzmi świetnie. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop, and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop, and you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to Cassandra Mason? Gdzieś to słyszałem. She has had rotten bad luck the last few times. No właśnie, ciekawe czy... powiedziała coś, co nie mogę powiedzieć. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Aha. No dobra, ale właśnie, że moglibyśmy u niej sprzedawać, no to teraz wyjdzie, że źle, że wszystko sprzedałem.
What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of disenchantment. Może jednak nie do końca? If a buyer exists for ciekawe, ciekawe. You can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Mam pewne nadmiary futrapówka i takich tam. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Mhm. Co to za ciekawa misja? He's perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. Hmm. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. No dobra. All right. I shall go and find Madame Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Okej. Okay. Pilnowanie własnego interesu. I na który to jest poziom? 18. No dobra. To robimy. Co ja zrobię? O! Nawet nie wiedziałem, że takie coś działa. Jak krótko naciśniemy strzałkę w górę, znaczy krzyżak w górę, to nas prowadzi taki motylek? Ale jaja. No, oczywiście na mapie widać, którędy mamy iść, ale to też ciekawe. Ale ładne widoczki. Aha, dobra, bo to... Myślałem, że idę jak na misję główną. A tutaj, czy to możemy może otworzyć przy okazji? Oczywiście, że nie. Kiedyś trzeba poznajdywać te... posążki demimozów. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Hmm. Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvelous! Może się nikt nie dziwi, skąd taki student ma tyle kasy? O, no właśnie. Forgive me for asking. Don't you think you might be a tad young to own a shop? I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well. I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. Hmm. An exceedingly fair price for a shop and an elf? What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favor of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. Co? Last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Co na kombinuje? Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And of course, I wish you every success. Do we have a deal? Hmm. What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But as you've implied, the odds of that happening are remote. Podejrzana sprawa. The shop seems to be in an ideal location. Why is podobno, bo wcześniej byli jacyś nabywcy. But
I've just decided to sell. Oj, chyba kłamie. Tam ta skrzatka powiedziała co innego. Shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't I been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Valis Kungsen. Assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. Dobra, bierzemy się za robotę. To sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. A ile to kosztuje? But I won't be able to keep the shop available for too long. Co, nie mam tyle kasy? If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. 1500. Nie, no mamy. Jedziemy z tym. Madam Mason, about the shop. Yes. I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Moment. Wait a minute. Brave? Perhaps this isn't a good idea. Oh, I only meant that it takes metal to run one's own shop. You seem to have it in spades. No dobra. Ah. Of course. And you're right. Shall I head directly to the shop then? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not... Ciekawe, że mogliśmy zrezygnować z kupienia tego sklepu. Ciekawe, czy wtedy misja by się zakończyła niepowodzeniem, czy co? Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavors. Penny will meet you there. Dobra. Jedziemy. Pilnowanie własnego interesu. Trzeba jej powiedzieć o kupieniu przeze mnie tego sklepu. Ej, fajne to, że to pokazuje tak ścieżkę. Chociaż i tak jestem przyzwyczajony do patrzenia na tą minimapę. Ej, nawet taka muzyczka jakby się zmieniła, co? Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Podejrzane. Well then, let's get to it. Dobra, jedziemy z tym. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Dobra, naprawy. Repairer. Och, jak tu fantastycznie czarować. No, zaczyna się na razie przyjemnie. Jakieś graty. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Aha. Ej, no. Are you holding your breath again? Co tu jest grane? Ale moment, ona jest teraz moim skrzatem. To powinna powiedzieć wszystko. Mamy klucz do skrzyni. O, jasny gwint. Się coś odwali. No, ta skrzynia wygląda podejrzanie. O, jasny gwint.
Jak skrzynia, która, w której Moody'ego trzymali. No, co tu jest grane? Została nam tylko droga przed siebie. Zbadaj, co kryje się głębiej. Nie mamy mapy, ale jesteśmy uzbrojeni po zęby. Dobra, tu mamy jakby sobie Findo, wszystko wiemy. To co za pajace? Rebellion. Skrzynka. Why would someone store one hat in here? Skrzaci kapelusik. Rebellion. No moment, ale gdzie teraz mamy iść? That's not very hospitable. Aha! O! Co to? No, nie wiem, co tu się rozchodzi, ale jakby co, mamy Lumos. Gdzie teraz? Tam coś widać. O, tu są drzwi. Ło, co to było? Ej, to był jak irytek, jakiś poltergeist tak zwany. Moment, tędy przyszliśmy. Ej, co to jest za misja? W co byśmy tu wleźli? Tutaj, tak szczerze, jakbym przywalił jakieś tak zwane konfringo, to zaraz tutaj zrobimy jesień średniowiecza. Co tu się dzieje? Zmienia się jakby sceneria. On tutaj panuje nad tym... O! Tutaj panuje nad całym tym miejscem. Co to za laleczka? Aha. Wait, what? Teraz się nic nie zmieniło. No moment, no to co, teraz z powrotem tędy? Co to są za jaja? To co za miejsce? O! To coś podejrzanego. A to? Seems as if I should hang something there. Powiesić? A, bo tu jest łapa, która nic nie trzyma, a ta łapa trzyma taką latarnię. A co z tym? O, chwila, chwila. A co to? O kurde, bo tutaj trzeba jakoś... Dobra, o, mamy. Cox. No, oświecenie. Co to za sceny z horroru? Co, znowu te drzwi uciekną? No, oczywiście. Lumos. Co my tutaj mamy? Oho. Oh, you've come so far.
that so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it, if you make it out, that is. Co to za pajac? If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed. I dlaczego ta babka nas to wpuściła? Specjalnie chciała nas tak zrobić. What's the saying? Two sides to every storm. To będzie nas leciało? To leci... O kurde, co? A idź pan. Część mała obrażenia. O kurde, a teraz lewo czy prawo? Może najpierw na górę. Tu jest skrzynka. Eliksir wiganowy. To są jakieś dziwne drzwi. Dobra, pójdźmy najpierw w lewo. Ło! Biblioteka. O kurde. Nieznośnik uwięził mnie w jakimś zaczarowanym labiryncie, w którym nie mogę ufać swoim zmysłom. W każdej chwili góra może stać się dołem, światło ciemnością, droga powrotna drogą naprzód. Muszę zachować spokój, jeśli chce się stąd wydostać. O, chyba poszliśmy w miarę dobrze. Czy też nie? Gdzie jestem u licha? O kurde, co? Ach. Wszystko było do góry nogami. O, a przecież ja wyszedłem z lewej. Co tu się dzieje? Co? Co to? Aha, to że Randall. Lumos. Moment, to biegamy po suficie, ale tu jest... Schody są normalnie. A, te drzwi są zamknięte. Możemy latać? Nie. No dobra, to wróćmy się na górę. A, bo chwila. Ale teraz niewiele mogę zrobić. Czy ja coś mądrego widzę? Uhuhu! Co to za zagadki, zagadeczki? Tu nic nie ma. No i tutaj dotarliśmy tu. O, mogę w to przykrzmacić, a co z tego wynika? Chyba niewiele. O, latarnia! Sięgnę ją? Sięgnę. I co z nią? Idziemy z nią? O, idziemy z nią, tu. O, i się obraca. Ale jajca. Dobre, wyszliśmy tędy, a teraz się odwróciło. O kurde, tu też się nie da? Nie, no tędy. Okej. Okay. Co, schodzimy? Schodzimy. No i co? Wygląda jakby tamtędy. Tu na górze byliśmy. Okej. Okay. Wszystko tutaj wiemy. No to tu. A tu jest łapa. Moment, moment, moment. Tu jest łapa. No a moment. A jak my weźmiemy teraz... latarnie stamtąd, gdzie byliśmy? Czy to błąd? A, bo i tu już kurde nie ma!
Co tu jest grane? Tu jest latarnia. Dobra, biorę ją. Bierzemy ją i lecimy tam. XD. Co to się odwalił? O, tu jest. Chwila. Oho. No dobra, zakładam, że tędy. No i co? Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Aha, no to robimy to. Co się obraca? My się obracamy? Nie, tam to się obraca. I co? O, i tu. Ekstra. Idziemy cały czas do przodu. Co my tutaj mamy? Tu jest kolejna latarnia i pytanie, czy warto ją ze sobą wziąć. Weźmy. O! O kurde, i co? I to dopiero połowa biblioteki? No to panie! Tu byliśmy? Tu chyba nie byłem. Aha. Lumos. No dobra, nie szczególnie tu coś widzę. O, drzwi się otwierają. O kurde, wszystkie? Środkowe go. Lumos. Kurde, ciekawe, czy to był dobry wybór. Co jest? A, to sugeruje, że to był zły wybór. O, zostały dwie pary drzwi. No to lewe. Lumos. Co jest? To krzesło w nas poleciało? Ej. Odnoszę niebezpieczne wrażenie, że kręcę się w kółko. Zawrócimy? I co? I tu będzie tak samo? O, ale to są drzwi. Co tu jest grane? Jak to jest w ogóle zrobione w tej grze, że to się nawet nie przerenderowuje? Lumos. O panie, a to co było? Lumos. Aha, nawet nie wiem w którą stronę? Nie, dobra. Aha! No to nieźle. Co?
Halo? Bu! I co tam śmiecie? Już was nie ma. Co? I teraz są ostatnie drzwi? Chyba tak. A tu co jest znowu grane? Co to jest? Pozytywka? No co, znowu koło mnie typ? Siema. Ciemno tu jak diabli. Aha, i teraz nie wiadomo znowu w którą stronę iść. Ojejku. Tu jakby... Co jest? Co tu się odwala? Jasny gwintylich jest! Co jest? Chodźcie tu, śmiecie. Mandragory mam użyć przeciwko wrogowi? No to użyjemy, co tam. Okej, i ostatni. Cię bombardę zapuszczę, chłopie, zaraz to się złożysz. I masz tam incendio. I do widzenia, śmiecie. Co to za ataki? Wyzwania pojedynków spełnione. Gdzie myśmy znowu wyleźli? O! Dostaliśmy w nagrodę latarnię. Dobra, czyli bibliotekę powinniśmy mieć już dwie latarnie. Tak jest. I... No, mamy to. I co teraz? Co to? O, eliksir wiganowy. Nie, no bez przesady, takie ziomki to nam nic nie zrobią. Chociaż przegrzmęciły parę razy. Gdzie ja znowu wylazłem? Zbadaj bibliotekę. Co z nim? Jak to zabaw? Mogę tylko go unikać? Dobra, proszę państwa. Ja ci powiem tak. I co teraz? Śmieciu? No? Nic mi nie zrobisz. Nic mi nie robisz. Edurus. I tak właśnie wygląda człowiek z kamienia. Wróć do foyer. No ładnie. Chyba możemy bezpiecznie wtedy przebiec. Tak, wróciliśmy do tego głównego pokoju. O, jedna część się otworzyła. Jasny gwint, to dopiero pierwsza część się otworzyła? No nie no. Co wy gadacie? To wiecie co? Nie wiem, czy w tym miejscu sobie po prostu nie zrobimy pauzy i następną część tej misji, bo wygląda na turbo długą, zostawimy sobie już na następny odcinek i wtedy już go dojedziemy ostatecznie. Więc w tym odcinku będzie to już na tyle. Trochę straszniejszy ten odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał.
postaram się, żeby kolejny był już niedługo, więc dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. I standardowo do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!